ostatnim czasie bardzo dużo uwagi przyciąga spółka Tesla. Amerykański producent samochodów elektrycznych jest niemal synonimem rewolucji w przemyśle motoryzacyjnym. Segment elektryczny zyskuje na popularności. Najpierw widzieliśmy to w Chinach, teraz również w coraz większym stopniu samochody elektryczne stają się popularne w Europie. No i przekłada się to na kurs akcji. Do tego stopnia, że Tesla jest już jednym z trzech najwyżej wycenianych producentów samochodów na świecie. Weźmy tutaj pod uwagę fakt, że najwięksi producenci, tacy jak Toyota czy Volkswagen, produkują powyżej 10 milionów samochodów rocznie, podczas gdy Tesla w ubiegłym roku wyprodukowała mniej niż 400 tysięcy. Tymczasem za chwilę może się okazać, że wartość rynkowa Tesli przekroczy wartość całej grupy Volkswagena. Czy jest to uzasadniony optymizm, czy być może jest to potężna bańka spekulacyjna, podobna do tej sprzed 20 lat, która skończy się rynkową katastrofą? No, z pewnością Tesla osiąga sukcesy i część obaw o to, że w ogóle nie będzie w stanie produkować samochodów w znaczącej skali, okazała się, czy okazuje się jak na razie, nieuzasadniona. Tesla otworzyła fabrykę w Chinach i faktycznie z kwartału na kwartał zwiększa dostawy. Jednocześnie tańszy Model 3 okazuje się dużym przebojem poza Stanami Zjednoczonymi. Choćby w Europie bardzo mocno podgryza konkurentów z segmentu premium, takich jak BMW, Mercedes czy Audi. Z drugiej strony, przy obecnych rynkowych wycenach spółka jest po prostu astronomicznie droga. Nawet jeśli, podobnie jak to miało miejsce w trzecim kwartale ubiegłego roku, zysk byłby już konsekwentnie osiągany i dość optymistyczne oczekiwania analityków spełniłyby się, to spółka byłaby notowana na poziomie 85-krotności zysków oczekiwanych w bieżącym roku. Dla porównania, w przypadku Toyoty jest to mniej niż 9, w przypadku Volkswagena jest to około 6,5. Nie ulega zatem wątpliwości, że inwestorzy dyskontują bardzo optymistyczną przyszłość, zakładającą m.in. to, że inni producenci jakby nie zaczną odbierać Tesli udziału w rynku. Jednak warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz w tym kontekście. Wzrost wartości akcji, który od początku czerwca ubiegłego roku zbliża się do 200%, miał miejsce przede wszystkim w czwartym kwartale ubiegłego roku i na początku tego roku. Możemy zauważyć, że nieco mniejsze, ale również bardzo, bardzo silne wzrosty cen akcji notowane były w przypadku wielu dużych amerykańskich technologicznych spółek. No i akurat zbiegło się to w czasie ze wznowieniem przez amerykański Fed programu zwiększania sumy bilansowej. Nie brakuje zatem głosów, że Fed w ten sposób, prowadząc zbyt luźną politykę, zachęca inwestorów do spekulacji, brania zbyt dużego ryzyka. No i właśnie te astronomiczne wzrosty mogą w pewnym momencie pęknąć, podobnie jak miało to miejsce 20 lat temu.